This war for the Atlas is a war for our sanity. A war for our world. Witam wszystkich bardzo serdecznie w 74. odcinku z gry Path of Exile. Tutaj Bartlu. Moi drodzy, okazało się, że Kitawa to nie jest koniec. To jest może nie początek, ale mamy jeszcze epilog, więc przypuszczam, że tutaj jeszcze zabawimy trochę. Nie będę przedłużał, od razu startujemy z kolejnym rozdziałem. The Templar Laboratory, takie mamy zadanie. Jeszcze, moi drodzy, możemy sobie tutaj chyba rozpocząć kolejny labirynt, ale na razie tego nie będę robił. Musimy troszkę zlevelować postać. Labirynt jest bardzo trudną lokacją. Find Zana in the Templar Laboratory. Tak, tutaj widzę, mamy jeszcze, ohoho, jeszcze dwa przejścia. Nie wiem, czy to będziemy walczyć z jakimiś potworami, czy też nie, ale chyba tak. Co to, kurde, jest? Map A czekajcie, my mamy jakieś mapki. Co ja się cofnę do miasta, weźmiemy te przedmioty, ale nie wiem, czy to jest to. Czy ja dobrze myślę? Ej, tu jest skrzynia. Przy tej skrzyni to zawsze jest tyle ludzi, że masakra. Weźmy to jakieś cztery mapki, nie wiem. Czy to muszą być jednakowe, czy nie? Strasznie coś ta gra kisi, kurde, nie wiem, co się stało. Czego muszę cztery aż tutaj? Active failed? I co, straciłem ten? Straciłem, rzeczywiście. Aha, czyli te mapy. Dotyczą tutaj tego cuda tutaj, że tak powiem. Ja pierdziu. Gdzie to mnie przyniosło? Shit. Ciulgo wie, o co chodzi w ogóle w tym momencie. 68 poziom potworków. Zana in the map. Aja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 j. Prawie bym zaliczył to śmiercią. Niestety cały pasek doświadczenia podczas walki z Kitawą nam zniknął w mgnieniu oka. A zobaczymy. Ej, kurde, tutaj ładne wciry. Muszę chyba pancerz zmienić, ale kurde, jak zmienię pancerz, to wszystkie kamienie przepadną. Czekajcie, tutaj. Sobie coś sprawdzę. Tu jest 68 poziom, a tutaj? To na podobnym poziomie jest. To nie wiem, o co chodzi.
zebrałem. Kurde, po co ja to zbieram? Jestem ciekawy, co będzie po epilogu. Możemy sobie to nacisnąć, ale trzeba uważać. O, właśnie. O kurde. O kurde, ale wypas. Ale wypas. Kuzio, ładnie kart co zdobyłem. Może uda nam się coś tutaj połączyć. Z tego co mamy, tylko tych kart. Nie wiem, czy te karty można łączyć, czy w jakąś jedną mocniejszą, czy... Kompletnie nie wiem, co się z tymi kartami robi. Panie, dostaję chyba wcierę to równo. Aż dupa pójdzie. Jest ciężko, powiem wam, że jest ciężko. Ten poziom trudności się tak zwiększy, że no jest trochę problem mały. Dobra, tu mamy przejście. Oj. Kurde. Jakie my mamy odporności na ten? Jak się to sprawdzało? Moment. Tutaj jest C. Mamy odporności. O kurde. Widzicie, znowu nam chyba spadło. W epilogu znowu nam spadło. No i teraz są skutki. Minus 60 mamy chaos. No to wszystko jasne. Dlatego tak dostajemy po dupie. Mamy odporność, a to w sumie jest najbardziej istotne. Nie mamy odporności na obrażenia fizyczne, bo nie mamy pancerza. No i nam trochę spadły odporności na żywioły. Słyszę duszka. Aż go nie dorwiemy. A dorwiemy go może. No goń.
A, spierdoli. Kiwą w oko. I tak, te duszki de facto nie... Nic ciekawego nie dropią. Czekajcie, tu mamy dwie ścieżki chyba znowu. Oj, moment, bo tu jeszcze jest coś, czy nie ma? Kurde, kręcę się jak głupi ciul. Czy do tej lokacji można wchodzić tylko używając mapy, tak? Czyli te mapki, które zbieraliśmy do tej pory, w ekwipunku co mamy tego trochę. To właśnie do tego były potrzebne, żeby otworzyć ten portal tutaj. Okej. Arena. O cholera. Look out, map completed. Okej. I co to mi dało? Że ukończyłem tą mapkę. A to są tylko takie mapki, w których sobie możemy coś tam zwiedzać i chodzić, tak? Moment, moment. W takim razie tu źle... Dobra, to wróć. Czy to, to de facto chyba już jest koniec gry, rzeczywiście. Tutaj mamy tylko... Możemy sobie wchodzić. Ale co to jest kuźwa tutaj? A tu jest Zana, kurde! My name's Zana. But I already know who you are. I also know what you did, Exile. If it weren't for you, none of us would be standing here. There mightn't have been a here to even stand on. This map device is a miracle of both engineering and thaumaturgy. It's truly astounding. Given the right coordinates from a map, this device can take you to places that... Well, honestly, I think it's easier for you to see for yourself just what it's capable of. What lies beyond is dangerous, but so are you. Yet even the Godslayer may not be dangerous enough. Take a map and use it in this device. I'll wait for you on the other side. A, no to widzicie, to jest to. A, Zana Dungeon Map, Graveyard, Lookout Map, Beach Map. Wezmę tą beach. A, to możemy jeszcze jej posprzedawać przedmioty, czy nie, nie możemy. Kurde. Dobra, jak nie możemy... To wróćmy do miasta. Czy dopiero ona dała nam mapkę, której możemy używać, a te mapki, które do tej pory zbieraliśmy, to możemy właśnie tutaj eksplorować. Dopiero teraz się mi to wyjaśniło. No dobra. Z powrotem przenosimy te mapki tutaj. Jeszcze nie wiem, co to jest, to. Ale to się też dowiem. Kart mamy multum. Przepraszam, ja posprzedaję najpierw to. Dobra. Hiraway's Divide. Damy to po czwórkę, co? Nie wiem, czy to się będzie nam w jakiś sposób łączyć, czy nie. Tabula rasa mamy 2. Chaos Orb 4. Czy możemy to łączyć? Nie wiem, czy to się da łączyć.
Dobra, to na razie niech sobie tu leży. To dodamy po czwórkę. Dobra, a my w takim razie otwieramy tą mapę. A nie, to nie tutaj. Dobra, i idziemy tutaj, na plażę. Dała nam panienka mapę. Ale to kurde, czekajcie, bo ja nie wiem de facto, czy... Still sane. Look around you, exile. This isn't Oriath, nor is it Rayclast. I don't even think it's our world. These maps, they hold many secrets. I know it almost looks familiar, but the creatures here, they're different. More aggressive, more dangerous. We must work fast, exploring and collecting what knowledge we can. In the past, my initial expeditions were accompanied by mercenaries and thieves. Nearly all were driven mad. I believe you can fend off the creeping madness of this realm, but first... Let's test your resolve. A powerful presence lurks nearby. Kill it before it grows any stronger. And meet me back in our world. Kurde, Bela. Dobra, eksplorujmy tą plażę. Akurat nie ta plaża, to chyba mi najbardziej do gustu przypadła. Nie wiem, gdzie mnie to przyniosło, cholera. O, ale w ciry. Znowu musimy zainwestować w scrolle w odporności na żywioły. Ciekawy, czy będziemy mogli dalej przejść. Tu jest mapka. Więc to nie powinien być koniec. Wiecie, golema nie miałem. Mniejsze. No więc będę musiał znowu teraz zainwestować albo w atak, bo w sumie cały ten pasek tutaj prowadziłem do tego drzewka, a teraz będę musiał znowu zainwestować elemental. To nie jest to. Elemental Resistance. Tu mamy 8. Zobaczmy jeszcze, gdzie tutaj mamy. To jest totem, increase totem life. Totem gain, to mnie nie interesuje. Increase totem damage. Elemental Resistance 5%. Elemental Resistance 5%. Tutaj jeszcze mamy 12%. I tutaj mamy chyba. Tak. No więc będziemy musieli to zainwestować w to. O, tutaj mamy coś jeszcze. Dosyć blisko. W sumie blisko jak blisko. Jakbyśmy tutaj poszli, to raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. To jeszcze daleka droga.
te nasze obrażenia są nie, to, nie są takie satysfakcjonujące. Jest całkiem, całkiem. Chcemy tam przejść dalej. O, shit, po mnie, po mnie. Kurde, nie mogę się ruszyć. Shit. A i tu mamy określoną liczbę przejść jeszcze na dodatek. Kurde, całe doświadczenie spadło, no. Shit. Kurwa do dupy. Jestem wściekły. Na siebie oczywiście jestem wściekły. Golema też można ulepszyć, w sensie na przykład obrażania się życie jemu. No jest przesrane. Okej, okay, kolejna lokacja. Dobra, w takim razie jak tutaj się nowa mapka pojawiła. To wróćmy się w takim razie i zobaczmy, co tutaj jest za tym przejściem. Albo jeszcze wcześniej przenieśmy się do miasta. A, ja się tutaj przenoszę. How are your maps? Czego tu nie mogę sprzedawać tych przedmiotów? Mogę, dobra. O, 84 życia, dobra. To nie dla nas. May your maps be merciful, exile. Aha, czyli... Aha, moment, moment, moment. Możemy się jednak wrócić, dobra. A gówno! Uuu. Ale szaf! Widzieliście to? Nie możemy... O, teraz się mogę, nie wiem. Arena. Co to za... Kurde, nie mogę zrobić. Jaki kuźwa typ. Ej, no bez jaj. Goś nas kuźwa ładnie sieknął.
kurde, cały pasek do doświadczenia przepadł. No ja pierdziu, jakie to jest głupie. I cannot carry this. Już cały ekwipunek mam zajęty. Zajebiście. Znowu te przedmioty nie są sprzedane. O nic. Pogadamy z Zaną. How fares your mind? Everything still intact? Good. Then there's something I need to show you. I've spent some time out there exploring the maps, and despite their apparent randomness, there are threads that connect them. Threads we should follow. The more we understand these connections, the more each of these maps can offer us. And the closer we'll be to finding out the secrets that twist them. This is the Atlas of Worlds. And we can use it to track these connections. We can use it to chart a path. O cholera. Co to jest? Complete bonus. Object. Cartography sextants. One maximum sextant for completing all bonus object of white maps, yellow maps, red maps, Zana quest. Complete bonus object, 1% chance drop or one deer higher. Ej, co to jest tutaj? O matko, tu mamy jakieś mapy. Beach map. Lookout map. Graveyard map. Dungeon map. Bonus. Kill a boss or magic or higher version of this map. No dobra. Czekajcie, bo się przenoszę w tej nazad. Ej, nie sprzedaj mi gratów. Cholera, dobra, mniejsza z tym. Zobaczmy tę mapę do końca, bo w sumie nie do końca wiem, o co tu chodzi. Explorer, cartographer. Blokowaliśmy osiągnięcie. Czyli co teraz? Odkryłem jakąś mapkę. I tutaj de facto możemy odblokować kolejne mapy, tak? No i co, mnie teraz przyniesie drugi raz na tą samą mapę? These worlds. They have changed since last I remember. They've become darker, more twisted in a way that betrays their true origin. I no longer believe these are realms of chance. Rather, they must have been formulated by a sentient mind, a designer or architect. Every shadow in this place creeps about like an unforeseen purpose. Whatever is out there forming these worlds concerns me. We should find the source of the darkness. Dobra, dobra, czyli otrzymujemy od niej zadania, które później wykonujemy. Good luck with your maps. No i otrzymałem kolejną mapę? Nie. Need a map, Exile? Yes, yes, I want. Open Atlas. No i tutaj mamy ten Atlas. Aha, tu mam Beach Map. Teraz muszę wejść na Lookout Map, Graveyard Map i Dungeon Map. Czyli co, wracamy... To jest Beach cały czas. Czyli dopiero po odblokowaniu tych czterech pojawią się kolejne.
Aha, chyba wiem może o co chodzi w tym wszystkim. Mamy dungeon map. Dungeon map, graveyard map i lookout map. Dobra, to sobie powywalamy. Chyba zobaczmy kolejną mapę. Czy uda nam się tutaj odblokować? Weźmy teraz. Aj. Być może graveyard. Graveyard map. Dobra, to prawda, już 31 minuta, ale zobaczmy ten graveyard jeszcze. I zobaczymy, jak go ukończymy. To czy się nam tutaj coś pojawi? Bez jaj. Co tam się kuźwa dzieje? The ancestors favor us, my Al. Co to za ruiny? Haunted ruin. Matko i córko. Uważaj na te portale, które zioną ogniem, ale one to niewiele nam robią. Tutaj mamy około 40 osiągnięć odblokowanych na Steamie. To tak jest na razie kropla w morzu. I tak się zastanawiam. O kurde. Jak będzie tak kisić, to ja nic nie zrobię. Weźmy tego demona i fajna stąd. Wracamy. Powiem wam, że jest ciężko, bo już który raz z rzędu zginęliśmy i ten pasek doświadczenia nam się uszczupla. Tak się zastanawiam, czy jest możliwość gdzieś farmienia. Another of Kitava's slaves may know. Dobra. Ja się skupiam na zadanie. Czyli w każdej tej lokacji jest boss, którego musimy pokonać. Tak mi się wydaje. Zobaczymy w tej mapie, czy będzie inaczej.
karta. O, 292, super. Jestem ciekawy, gdzie ten boss. A, widzicie, tu mamy przejście do bossa. O, tu Orna Sword. Ja wiedziałem. Co to za sprzęt jest? Minus have 11% increase maximum life. Skeleton duration. O, to jakiegoś nekromanty. Ale obrażenia słabiutkie. Ej, tu mamy drugą mapkę. To problem będzie tego typu później, że jak stracimy wszystkie mapki, które mamy, do tych pory, które znaleźliśmy, to już nie będę mógł tutaj podróżować. Zobaczmy to, co tutaj jest. Pojedynek z bossem prawdopodobnie. Mam nadzieję, że nie będzie nas zamrażał. A tam jeszcze coś jest, cholera. Arena, rzeczywiście. O kurde. Champion of Forest. Dobra. A to jeszcze nie jest koniec, cholera. Mamy jakiś shorta bow. Ej. To coś... Czekajcie, czekajcie, bo to coś jeszcze żyje. Cholera. Ja nie mam flaszek. Ciet, panie. No tak nie będziemy grać. No, musi się ze zdrowie uzupełnić. Graveyard map completed, dobra. Mamy drugą legendarkę. Ale słabiutki ten łuk. 12 do 32 obrażenia. Jakiś śmiech na sali. Weźmy te przedmioty, które mogą się nam przydać. I cannot carry this. Dobra, wróćmy się do tej babeczki. I zaraz zobaczymy, czy tutaj po ukończeniu tej mapy nam się coś tutaj na tej dużej mapie pojawiło.
Ale tutaj widzę strasznie dużo tych wypada dropów magicznych. Zaraz zobaczymy. Learn anything new. Open Atlas. No i tu. Beach map ukończone. Graveyard. Dungeon. No to co jest? Byłem przed chwilą na graveyardzie. Bez sensu to jest. Need a map? Nie chcę dekoracji kupować. These worlds. Complete bonus object. Mam tylko jedną tą ukończoną. Nie wiem w jaki sposób zobaczyć kolejne. Nie wiem co to tutaj jest takie. Jak się tam dostać, cholera? No nic, moi drodzy, to byłoby na tyle. Nie wiem, czy będzie jeszcze jakiś kolejny odcinek z tej gry, czy to już nie będzie ostatnia. Ostatni materiał z tej gry. No bo przyznam szczerze, tutaj nie wiem za bardzo o co chodzi w tej mapie. Mamy tutaj jakiś atlas z milionem, chyba z milionem ilości tych mapek mini. Tu się nam jakaś pojawia cała mapa. No ale tutaj de facto, no tutaj mamy coś wykonane. A dalej jak iść, tego nie wiem. Więc będę musiał się jeszcze tutaj podszkolić, poczytam na internecie co i jak, może nagramy, może nie nagramy kolejnego odcinka. W każdym razie ten odcinek kończymy, ja się z wami żegnam, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć, cześć.